Autorkami trzeciego referatu dzisiejszej sesji są panie dr Lucyna Rotter oraz pani dr Magdalena Ficoń z Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie i prosimy panią dr Lucynę Rotter o wygłoszenie wykładu na temat symbole i znaki praktyk tajemnych w XV-wiecznym Krakowie. Proszę bardzo. Chciałabym podziękować za zaproszenie na konferencję w imieniu swoim, jak i pani nieobecnej tutaj pani dr Lucyny Rotter i zainteresowanie się tematyką symboliki, bowiem zakres naszych badań właśnie dotyczy szeroko pojętej symboliki, zarówno chrześcijańskiej, jak i tej świeckiej. I w tym miejscu chciałabym zaprezentować przygotowany przez nas referat pod tytułem Symbole i znaki praktyk tajemnych w XV-wiecznym Krakowie. Na początek należałoby zdefiniować pojęcie praktyki tajemne. Pojęcie to zawiera bowiem w sobie co najmniej kilka dziedzin czy sfer, tak od siebie odległych, jak i bliskich, poprzez sporą dozę tajemniczości i niedostępności dla szerszych mas, tak w czasach Jana Długosza, jak i obecnie. Pierwszą z nich jest alchemia. Znana była w Egipcie od III wieku przed naszą erą. W Europie nauka ta, bo tak chyba jednak wypada ją nazwać, rozwija się już od XII wieku. Mocnym jej ośrodkiem był Półwysep Iberyjski, zwłaszcza po 1492 roku, gdy Arabowie zaczęli zakładać tam szkoły z alchemią jako wykładanym przedmiotem. Innymi ośrodkami rozwoju alchemii były zakony. W archiwach zakonnych przechowywane były arabskie traktaty alchemiczne, które z czasem tłumaczone były na łacinę. Niezależnie od ośrodka rozwoju, głównym celem i zadaniem alchemii była chęć opracowania metod transmutacji, rozumiana jako zmiana metalu nieszlachetnego na szlachetny, na przykład złoto. Był więc to właściwie pierwowzór chemii praktycznej. Dla alchemii nie bez znaczenia było także dążenie do osiągnięcia nieśmiertelności i gnozis, czyli wiedzy najwyższej. Początkowo Kościół nie widział w alchemii zagrożenia. Rozwijała się przecież poniekąd w samych zakonach. Mało tego, dla prowadzonych badań szukano zakorzenienia w Biblii i nauce Kościoła. Akceptowana była także przez ojców Kościoła, na przykład świętego Tomasza z Akwinu. Czy zajmowały się alchemią takie osoby jak Albert Wielki, czy papieże Klemens IV lub Jan XXII? Pod koniec wieków średnich w alchemii pojawiają się tendencje hermeneutyczne, będące w sprzeczności z nauką Kościoła. Żeby choć wspomnieć wydany w 1471 roku Corpus Hermeticum. Alchemię zaczęto łączyć z magią i astrologią, a także okultyzmem. Po pewnym zastoju w drugiej połowie XV wieku alchemia na przełomie XV i XVI stulecia wraca do łask. Stała się jednak nie tyle poważną nauką, co popularną rozrywką modną na dworach Europy. Rok 1661 uważany jest za datę przeobrażenia się alchemii w chemię, ze wszelkimi tego naukowymi konsekwencjami. W roku tym bowiem została wydana przez Roberta Boyla, członka Królewskiego Towarzystwa Londyńskiego, praca pod tytułem Powątpiewający alchemik, w której wyraźnie autor oddziela naukę od zabobonu. Za inną tajemniczą naukę uważana jest astrologia. Była to wiedza, której problemem do rozwiązania miało być objaśnienie całości istnienia. W świecie chrześcijańskim astrologowie zajmowali się głównie wolną wolą i wpływem wszechświata na życie ludzkie. Astrolodzy zajmowali się tworzeniem horoskopów, interpretowali znaczenie zjawisk natury i konstelacje gwiezdne. Istotą oczywiście był wpływ zjawisk natury i ciał niebieskich na konkretnego człowieka lub całą społeczność, a także jego losy.
Według Biblii magia, czyli kolejna z przykładowych przywołanych tutaj praktyk tajemnych, narodziła się wraz z buntem aniołów, które stały się duchami nieczystymi. Zakochani w ziemiankach aniołowie woleli wyjawić, mieli swym wybrankom właśnie tajemnice, które dawały moc panowania nad światem. W ten sposób miała powstać właśnie magia. Jej popularność w wiekach średnich, przy równoczesnym potępieniu tych praktyk przez Kościół, spowodowała szeroką akcję walki z wiedźmami, czarownicami i wszelkimi osobami parającymi się magią i posiadającymi związki z siłami nieczystymi. Kraków był zawsze dość tolerancyjnym miastem. Może dlatego nawet procesy o czary przebiegały tutaj dość łagodnie. Nie należy się więc dziwić, że właśnie w Krakowie rozwijały się dość prężnie nauki tajemne. Głównym miejscem rozwoju była Akademia Krakowska, która skądinąd pod koniec wieków średnich i na początku renesansu była jednym z bardziej znaczących ośrodków w tej mierze. Na Akademii Krakowskiej prowadzona była katedra astrologii, wykładano tam także alchemię. W Krakowie działała także tajna szkoła kabały. Niektórzy z wykładowców akademickich zasłynęli nawet z przepowiadania przyszłości i wróżbiarstwa. Z praktyk takich słynęli Jan Zbogłowa lub Kasper Goski. Ośrodek krakowski był na tyle znanym, że z wykładami gościli tutaj nawet alchemik Teofrast Pracelus. Nauki pobierał natomiast wielki mag Johann Faust. Nie można nie wspomnieć też jednego z największych krakowskich alchemików, Michała Sędziwoja, autora słynnego traktatu Novum Lumen Chemicum. Każda z dziedzin tytułowych nauk tajemnych operowała pewnym systemem znaków i symboli. Część z nich bywało powszechnie znanych i rozumianych przez szerokie kręgi społeczne. Większość ludzi potrafiła je przyporządkować do konkretnej dziedziny nauki czy paranauki. Były też jednak i takie, których zrozumienie możliwe było wyłącznie dla wtajemniczonych. Jako przykład niech posłużą nam znaki i symbole używane w alchemii. Dla niej najczęstszymi symbolami były takie, które obrazowały łączenie w sobie przeciwieństw, na przykład alegorycznej królowej i króla lub ślub słońca i księżyca. W pismach alchemicznych pojawia się często zdanie, że księżyc jest niezbędny słońcu jak kogut kurze. Dlatego w symbolicznych przedstawieniach bardzo często pojawiają się właśnie te zwierzęta. Dla ukazania przeciwieństw wykorzystano także mrok i światło. Było to najprostsze ukazanie biegunowości zasad rządzących wszechświatem. Światło to życie. Wyłoniło się jednak z ciemności. Dla alchemików ciemność była dodatkowym znakiem ukrycia swoich badań przed opinią i wiedzą publiczną. Wspomnieć wypada również Kaduceusza, symbol jedności przeciwieństw. Powszechny także symbol rebis, wyobrażenie hybrydy składającej się z ciała mężczyzny i kobiety. Symbole używane były także dla opisu procesów chemicznych, gdzie poszczególne komponenty określano symbolami. Na przykład kruk oznaczał czarne siarczki, salamandra złoto, księżyc srebro, Wenus miedź, a żółty lew żółte siarczki. Posługiwano się także znakami geometrycznymi. I tak równomierny, odwrócony trójkąt był znakiem wody, drugiego z żywiołów alchemicznych. Z kolei trójkąt równoramienny przekreślony to znak powietrza, czyli trzeciego żywiołu. Powszechnym znakiem w tych kręgach był uroburos, czyli wąż zjadający własny ogon. Był on znakiem wieczności i jedności. Wieczna podróż do doskonałości i do wiedzy osiąganej w kolejnych etapach obrazowana była na przykład poprzez wyobrażenie statku. Można było użyć także metafory podróży jako takiej. Pomocne tutaj były sceny słynnych podróży zaczerpnięte zarówno z mitologii, jak i z Biblii. Swoją drogą chyba największa grupa symboli odnosiła się do transmutacji. Jednym z bardziej popularnych był znak wyobrażający odciętą dłoń, na której widać było oko opatrzności oraz płomienistą rybę. Na każdym palcu dłoni umieszczone były znaki. Kolejno zaczynając od kciuka, korona i księżyc, następnie gwiazda, słońce, latarnia oraz na palcu małym klucz.
Symbolem transmutacji był także orzeł o rozpostartych skrzydłach. Transmutacja kojarzona była z aktem stwórczym. Istniało zatem zagrożenie chęcią zrównania się z Bogiem w akcie stworzenia. W symbolice alchemicznej pojawia się jednak wyobrażenie Boga jako konstruktora świata i wszechświata. Jest to zatem Bóg wykreślający okrąg ziemi lub lepiący z gliny człowieka, a więc de facto zmieniający jedną substancję na inną, przy równoczesnym ożywieniu tej ostatniej. Z tego też powodu w symbolice alchemicznej występuje także Adam, jako istota stworzona z innej materii. Jest stworzeniem i równocześnie twórcą nazywającym wszelkie byty ziemskie. W orbitę tych znaków wpisuje także postać Chrystusa, który często porównywany był do kamienia filozoficznego, zdolnego przemieniać materię w cenne kruszce. Sam dokonał takiej przemiany przy zmartwychwstaniu. Nauki tajemne, tyleż niesamowite, fascynujące i pociągające, co trudne, niebezpieczne i trochę odległe. Można je uważać za zacofanie i przesądy. Można być przekonanym, że stanowiły podwaliny dla współczesnej nauki. Niezaprzeczalne jest jednak to, że stanowiły one o swoistym klimacie kultury wieków średnich, rzucając równocześnie swój czar na nowożytne czasy, a także na, można powiedzieć, że także na współczesność. Więcej szczegółów na temat symboli i znaków praktyk tajemnych zostanie rozwinięte na piśmie i ukaże się drukiem. Dziękuję bardzo. Przepraszam najmocniej. Dziękujemy ślicznie pani doktor Otter za wygłoszenie tego wykładu, który był jakby na naszą prośbę zamówienie właśnie ten Kraków, który przypominał Toledo. Przynajmniej tak jest uważane w historiografii, prawda? A więc również Kraków tajemny, niepoznany, tajemniczy. To jest cenna sprawa.